Magda, myślę, że powinnaś czuć się teraz wygraną, bo dotarła do nas synteza synodalna, synodu, który zakończył się w Polsce, znaczy tej części, kiedy były zbierane głosy całego Kościoła. I z całego Kościoła w Polsce jednym głosem ze wszystkich krańców tej ziemi, polskiej ziemi, słychać wołanie o katechezę dla dorosłych. No to chyba coś dla ciebie. Ja bym chciała tylko powiedzieć, no oto jesteśmy. Jako centrum formacji, oto jesteśmy, tym się zajmujemy, to robimy. Jak ty to widzisz? Jesteś wykładowcą w Centrum Formacji Dorosłych właśnie. Czy ty się zgadzasz z tym, co wynika z tych dokumentów synodalnych, że naprawdę tak jest? Wiesz co, też się nad tym zastanawiałam i byłam mile zaskoczona tym, że rzeczywiście tak mocno wybrzmiewa ten postulat katechezy dorosłych, bo to ostatecznie tak zostało sformułowane, że chodzi o katechezę, bo nawet nie tyle o taką formację duchową, bo tutaj tych propozycji sporo jest wbrew pozorom i to bardzo Tak, różnych, zgadza się. ale właśnie, że problem jest z tą katechezą dorosłych i zadałam sobie takie pytanie też w kręgu moich znajomych. Jak to jest, że w Polsce od ponad 30 lat jest religia w szkole, wcześniej była przy parafiach. Więc mamy całe pokolenia ludzi, którzy przechodzili przez katechezę. Co więcej, religia oprócz języka polskiego i matematyki to jest przedmiot, który jest w szkole uczony przez 12 lat. Więc naprawdę to jest dużo, jeśli chodzi o ilość materiału, godzin, które po prostu ta młodzież czy te dzieci przeżywają na lekcjach religii. I dlaczego? Mając już 30 lat tego doświadczenia, czyli też całkiem sporą grupę dorosłych, którzy przeszli przez tą katechizację w szkole, dlaczego my dzisiaj mówimy o tym, że potrzebujemy katechezy dorosłych? No I właśnie, dlaczego? wiesz, że odpowiedź jest następująca. Dzieci i młodzież uczą się pewnej wiedzy o Bogu, pewnego sposobu myślenia o Bogu. Gdzieś tam u młodszych i u starszych może jest już jakiś początek relacji z Bogiem, jakiegoś doświadczenia Boga w swoim życiu, ale brakuje tego doświadczenia egzystencjalnego, na które składa się i życie duchowe, i życie zawodowe, i jakieś kryzysy, i trudności, i problemy ze sobą, z różnymi sytuacjami. Do tego dochodzi jeszcze to, że człowiek dorosły porusza się już w tym świecie, tak powiem, można powiedzieć, w taki sposób odpowiedzialny, tak? To znaczy słyszy różne teorie naukowe, jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, kształci się w jakichś innych dziedzinach i potrzebuje później tą swoją wiarę jakby uszyć na nowo. Bo okazuje się, że te treści, które słyszał w szkole, one z czasem stały się jak takie przymałe ubranko dla niego. Po prostu on urósł, a ubranko, czyli ten sposób opowiadania o Bogu, nie urosło. I on teraz potrzebuje, jako dorosły człowiek, uszyć sobie na nowo, uszyć sobie po prostu nową garderobę. I my, właśnie w Centrum Formacji, od 5 lat proponujemy różnego rodzaju kursy, i dłuższe, i krótsze, i o różnej tematyce. Po to, żeby ci, którzy chcą sobie tą swoją wiarę jakoś poukładać, przemyśleć, chcą zadać pytania, no bo właśnie katecheza dorosłych pozwala na te pytania, ambona nie pozwala na pytania, tak? Ta perspektywa nauczania nas z ambony, ona nie daje nam możliwości wejścia w dialog, nie daje nam możliwości zadawania pytań, nie Wiesz co, daje. to jest jedno, że nie można zadawać pytań, ale drugie jest to, że my często mamy takie doświadczenie, że to, co słyszymy z ambony, ono w ogóle przelatuje nad nami, bo nie jest odpowiedzią na problemy, którymi żyjemy. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że katecheza, którą pamiętamy ze szkoły, też często ją pamiętamy nie najlepiej, w takim sensie, że to też było coś abstrakcyjnego, więc i tu abstrakcja, i tu abstrakcja, więc po co fundować sobie jeszcze trzecią abstrakcję? No Pytam właśnie. prowokacyjnie, bo rozumiem, że to, co robicie w centrum, to właśnie nie jest abstrakcja. Nie, myślę, że to, co robimy w centrum, nie jest abstrakcją. Mam też tutaj głosy naszych uczestników, którzy właśnie potwierdzają, że w końcu ktoś im odpowiedział na różne pytania.
Znaczy, pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, jest następująca. My w centrum nie rozdajemy gotowych garniturków dla dorosłych ludzi. Czyli my Czy nie wciskacie nie dorosłych ludzi wciskamy. w mundurki od pierwszej komunii? Nie, zdecydowanie, zdecydowanie nie. Ani też nie narzucamy gotowych dorosłych garniturków. To znaczy nie narzucamy dorosłym ludziom, że tylko tak, a nie inaczej. Pozwalamy też na interakcję i dlatego myślę, że to, co robimy, można nazwać po prostu zakładem krawieckim. Przychodzimy tutaj razem, tak? Razem to szyjemy. Ludzie przychodzą ze swoim materiałem, a my im pomagamy to uszyć. Ale nie jest tak, że my tutaj wydajemy gotową garderobę i po prostu nie musisz się wysilać. To od tego, kto przyjdzie, zależy, co zrobi, co sobie uszyje. Tak? Czy potrzebuje spódnicy, bluzki, garnituru, co tam potrzebne. Więc to jest wspólna nasza droga, wspólne nasze doświadczenie. I teraz właśnie myślę, że to jest takim problemem, że myślimy sobie, że katecheza dorosłych to jest kolejna abstrakcja, tak? Czyli jak w szkole podstawowej historie biblijne to były dla nas po prostu no, historie, które się kiedyś dawno działy. Jak czytamy różne opowieści na języku polskim, tak czytamy różne opowieści na religii. Tylko jest diametralna różnica z tym, co mają zrobić z nami opowieści biblijne, a co mają z nami zrobić literatura, prawda? To z perspektywy wiary to wiemy, że to jest zupełnie inna kwestia. To chyba pokutuje cały czas taki właśnie obraz, kiedy mówimy o katechezie. Wracamy wyobraźni w naszych głowach do szkoły, do kolorowania obrazków, do tego tam księdza czy siostry zakonnej, którzy A potem do prowadzili wykłócania się w szkole średniej, tak, prawda? Wykłócania się o wszystko. Tak. Trudno się uwolnić od tego znaczy, obrazu. Ja myślę, że ten obraz też jest trochę uproszczony, bo wiemy, że też są ludzie, którzy mają pasję w uczeniu religii w szkole, po prostu w katechezie szkolnej i są świetnymi katechetami i tutaj trzeba oddać im też po prostu sprawiedliwość, że robią to całym sercem, angażują się maksymalnie w to, co robią i na pewno są tacy, którzy też ewangelizują tym, co robią. Nawet wiem, że są osoby, które ze względów ewangelizacyjnych po prostu poszły uczyć do szkoły, więc nie róbmy takiego uproszczenia, bo jest to bardzo krzywdzące uproszczenie. Ja też uczę przyszłych katechetów i Ja świadomie to robię, bo muszę... oczywiście ja wiem, że tak jest, ale chodzi o to, żeby zarysować pewien tak, kontrast. Ale tak, no, absolutnie. Wiesz wiem, o tym, że jestem są też święci, osobą, która... gorliwi katecheci. Okej, okay, ale wiesz też, że jestem osobą, która oddaje sprawiedliwość i nie pozwolę sobie na takie jednostronne myślenie. Natomiast wracając do tej katechezy dorosłych, na wszystkich naszych zajęciach odpowiadamy na tą potrzebę katechezy dorosłych. To znaczy, u nas naprawdę można zadać każde pytanie. Na naszych zajęciach można zadać każde pytanie i zrobimy wszystko, by nie zostawić tego pytania bez odpowiedzi, albo przynajmniej powiemy, że tej odpowiedzi z perspektywy naszej wiary po prostu nie ma. Bo to też jest pewna uczciwość z naszej strony, żeby pokazywać granice dogmatów, tak? Ale żeby też mówić, że pewnych odpowiedzi na dzisiaj nie mamy. Po prostu nie mamy, bo nie jesteśmy w tym miejscu, bo nie mamy na to żadnej odpowiedzi. I to, co mogę zagwarantować ze strony Centrum Formacji, ze strony tego, co jako Centrum Formacji robimy, no to właśnie to, że można u nas zadawać każde pytania, że nasi wykładowcy starają się być jak najbardziej przystępni dla uczestników. I też słyszę to od uczestników, że rzeczywiście tacy są. Ja przepraszam, ale to jest właśnie ten moment, którym chyba jest czas na moje mikroświadectwo, bo ja muszę potwierdzić to, co mówisz, bo ja sam uczestniczyłem w zajęciach z dogmatyki prowadzonych właśnie przez ciebie. Więc drodzy widzowie, drodzy słuchacze, naprawdę tak jest. Każde pytanie można zadać i nie ma głupich pytań i wszystkie pytania otrzymują odpowiedź. To jest taka formuła. Bardzo mi się to podoba, bardzo mi to odpowiada i patrząc po reakcjach ludzi, którzy w tym uczestniczą, muszę powiedzieć, tak, to działa. To nie jest katecheza szkolna, to nie jest taka katecheza szkolna dla dorosłych, nie. Też mamy różną tematykę naszych zajęć, naszych kursów, tak? Jeśli ktoś się interesuje liturgią albo chciałby zrozumieć, o co chodzi w tych wszystkich przepisach liturgicznych i po co mamy siedzieć, stać, klęczeć, co tak się naprawdę dzieje w czasie liturgii, czy te gesty mają i jakie mają znaczenie, no to mamy taki kurs, tak, dla wszystkich tutaj, którzy by chcieli właśnie też dla swojego przeżywania
liturgii głębiej w to wejść. Jak kogoś interesuje historia i zastanawia się, co odpowiedzieć na zarzuty o krucjaty, o palenie czarownic. Palenie czarownic, tak właśnie. Tak, o to, co tam było na tym Soborze Trydenckim, prawda? Bo wszyscy mówią Sobór Trydencki, Sobór Trydencki. A kto czytał? Ręka do góry. Więc ja osobiście zapraszam na zajęcia, czy zawsze tak było, bo to akurat ja prowadzę. Przejrzymy sobie, zobaczymy, co tam tak naprawdę było i jakie tam mamy, że tak powiem, fakty w dokumentach Kościoła, ale nie tylko w dokumentach Kościoła. Trochę sobie popatrzymy na życiorysy różnych osób, które przyczyniły się do tego, że ten Kościół dzisiaj jest taki, jaki jest. Okay? I zobaczymy, co się w Kościele może zmieniać, co się nie może zmieniać. A historie, które opowiada Magda, są historiami nieraz z serii Płaszcza i Szpady, bo są to historie naprawdę porywające i naprawdę wielu bardzo nieświętych ludzi wpływało na historię i kierunek, w którym Kościół się rozwijał. Z ich doświadczenia, z ich życia skorzystał w różny sposób, prawda? Dla tych, którzy chcą trochę bardziej skupić się na swojej relacji z Bogiem i jakoś sobie to poukładać właśnie od takiej strony, gdzie emocje, gdzie my na modlitwie, jak sobie właśnie też radzić z pokusami, po co nam asceza, po co nam modlitwa, jak te wszystkie elementy, które służą pogłębieniu naszej relacji z Bogiem, poukładać sobie w życiu, no to mamy też takie zajęcia z duchowości. I jeszcze jedna taka nasza propozycja, a właściwie jeszcze dwie, ale to najpierw zacznę od tej, o której już wspomniałeś, to znaczy naszym, myślę, takim flagowym projektem jest Zapytaj o wiarę, czyli zajęcia, które wprowadzają nas w podstawowe treści naszej wiary. I to są właśnie te zajęcia, które spotykają się z największą liczbą pytań. Tam po prostu pytania są wszelakie. Właśnie ostatnio z koleżanką, z którą to prowadzimy, z panią Karoliną Dobies, zastanawiałyśmy się nad tymi pytaniami, które najczęściej się pojawiają. I faktycznie najwięcej pytań jest dotyczących życia wiecznego. I tutaj zapewniam państwa, że tak, że mamy o czym opowiadać i że rzeczywiście my też bierzemy na klatę odpowiedzi na te pytania. No a ja też, ponieważ uczę akurat o Kościele w tym cyklu, między innymi o Kościele, to najczęściej po prostu dostaję pytania odnośnie zbawienia, odnośnie tego, czy niewierzący będą zbawieni, a za tymi niewierzącymi często są twarze konkretnych dzieci, wnuków, rodziców, tak, konkretnych osób i to są bardzo często pytania, które nie są teoretyczne, za którymi stoją konkretne twarze, konkretnych osób, których no właśnie ten problem dotyczy. Bardzo dużo też pytań jest dotyczących właśnie tej relacji między nami a Bogiem, co my musimy zrobić dla naszego zbawienia, co Bóg robi dla nas. Więc na te wszystkie pytania też odpowiadamy i dla tych wszystkich, którzy spotykają się z różnymi pytaniami ze strony swoich dzieci, ze strony swoich znajomych czy jakichś członków wspólnoty, tu można przyjść i powiedzieć to wszystko. I myślę, że to jest też bardzo ciekawe i dobre, że uczestnicy tych zajęć mogą usłyszeć różne pytania. Tak, że mogą przyjść ze swoimi, ale też mogą usłyszeć pytania innych osób. I to wydaje mi się jest takim czymś cennym, bo no właśnie, bo można wtedy zobaczyć, jak inni myślą. Dla mnie takim uderzającym w moim doświadczeniu tych spotkań w tej serii o dogmatyce było to, że ludzie naprawdę przychodzili z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnymi doświadczeniami. Jedni we wspólnotach, inni po prostu w życiu parafialnym, jeszcze inni zupełnie gdzieś tak wolni strzelcy. I dla nikogo to nie był problem, a właśnie to, że te pytania padały z różnych kontekstów, z różnych środowisk, z różnych miejsc, no były właśnie, to było ciekawe i ubogacające, tak? Bo też słychać, jak inni myślą, tak? Znaczy, o czym inni myślą. I czasami zadają pytania, które nam otwierają oczy na pewne rzeczy. To jest bardzo fajne, rzeczywiście. No i ostatnia nasza propozycja to są spotkania ze Słowem dla tych wszystkich, którzy chcą lepiej rozumieć Pismo Święte. Po prostu chcą wiedzieć, jak się poszczególne fragmenty do siebie mają, poszczególne księgi do siebie mają.
Może ktoś już przebrnął przez lekturę całego Pisma Świętego, ale dalej nie za bardzo rozumie, co się ma jak do siebie, do spotkania ze Słowem, które właśnie będą tematyczne, a nie tyle poszczególne księgi na każdym spotkaniu analizowane. Myślę, że pomogą poruszać się po prostu po Piśmie Świętym, widzieć głębiej, patrzeć właśnie w takim całościowej perspektywie na Słowo Boże. Dodam tylko, że właśnie spotkania ze Słowem i czy zawsze tak było, czyli historia Kościoła i historia teologii oraz Pismo Święte, to są dwa kursy, które w tym roku organizujemy tylko online. No tak generalnie to nie ma tutaj granic, też te zajęcia są nagrywane, więc ewentualnie można sobie po prostu odsłuchać. Natomiast zapytaj o wiarę, czy liturgika, czy właśnie, czy duchowość, o których mówiłam wcześniej, to są zajęcia, które robimy stacjonarnie u nas na Śląsku, więc wszystkich z okolic Śląska zapraszam po prostu serdecznie. Słuchajcie, szczegóły wszystkich tych kursów znajdziecie w opisie do tej naszej rozmowy. Tam są wszystkie linki, wszystkie informacje szczegółowe. Ale teraz powiedz jeszcze, Maga, jeżeli chodzi o te kursy, bo to jest coś, co już za chwilę się zaczyna, już niedługo. Deadline, do kiedy trzeba się zapisać? No najlepiej, jeżeli ktoś chce, to już. Dlatego, że ostatni dzwonek jest do 8 października. No najlepiej tak do końca września się zapisać. Po prostu klikamy, zapisujemy się, przychodzimy i jesteśmy i się cieszymy. No to słuchajcie, w takim razie do zobaczenia w centrum, do zobaczenia na kursach. Dzięki, Magda, za rozmowę. Do widzenia, do usłyszenia.